Dzień dobry, Jacek Pożycki, Gościo.xpl, Akademia Dźwięku w Cieszynie, Sabina Broda. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajne. Mam takie różowe rękawiczki, jak Sabina mówi, fajne. Nie dlatego, że tak lubię i że to jest mój nowy look. Szkoda. Tylko Sabina powiedziała, że będzie ze mną rozmawiać pod warunkiem, że je ubiorę. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tymi różowymi rękawiczkami. Tak. Co mam Ci powiedzieć na temat różowych rękawiczek? Po co one są, tak? Tak, po co one są, bo wyglądają dość śmiesznie i dziwnie. No dzieci dostają lekkiego zawału serca, jak widzą, że je zakładam, aczkolwiek potem okazuje się, że wcale tak stresująco nie jest, bo masuje ich tylko i to jest całkiem przyjemne. Bywa przyjemne. Ich? Tak, masuje im obręb żuchwy, masuje ich krtanie, masuje ich obręcz barkową, jak są pospinani, więc czasami się czują jak na terapii u fizjoterapeuty, a nie jak na lekcji śpiewu. O, ale robisz to na zewnątrz, nie w środku. Robię to na zewnątrz, no ale aspiruję do tego, żeby robić to też od środka, a jeszcze chyba się za bardzo boję, że ktoś mnie ugryzie. Aha, no dobrze, ale jak ktoś ma jakieś robaki na przykład? No to po to są właśnie te rękawiczki. Aha, rozumiem. Myślałem, że to po prostu tak, żeby dzieci myślały, że nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, to teraz tak, ja proszę Państwa będę je tak pomału ściągał, bo coś czuję, że zaraz po prostu wyglądam w nich dość dziwnie. Sabina, jakie masz jeszcze papiery, że tak zapytam? Nie tylko na masowanie żuchwy, krtani i na przeciwdziałanie robakom. Tylko na ważniejsze rzeczy. Takiego nie mam. No tak, jestem terapeutą ręki przede wszystkim. Znaczy przede wszystkim jestem wokalistką jazzową i stąd jakby to miejsce, no bo z tego to wyszło. Poza tym jestem właśnie terapeutą ręki i prowadzę terapię, która wspomaga mowę, ale wspomaga także rehabilitację przy wszelkich zaburzeniach fonacyjnych. No i aspiruję do bycia oligofrenopedagogiem, bo zaczynam studia w październiku, więc mam nadzieję, że będę też oligofrenopedagogiem od przyszłego roku, więc jakby wszelkie moje ukierunkowania dążą teraz w stronę terapii bardziej niż śpiewu samego w sobie, ale ten śpiew dalej jest pod spodem, jakby to jest bardzo ważna i istotna część tego wszystkiego, żeby jednak dzieciaki robiły to zdrowo. Jeżeli są jakieś problemy takie typowo medyczne, no to trzeba najpierw je wykluczyć, żebyśmy mogli iść dalej w stronę fajnego rozwoju głosu. Mhm. Czyli tak, przede wszystkim jesteś wokalistką, tak się czujesz? Tak się czuję. I skończyłaś, co skończyłaś? Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Mhm. Na Wydziale Jazzu. Tak, wokalistki jazzowej. Okej, okay, dobrze. I teraz tak, postanowiłaś założyć szkołę w Cieszynie? Dokładnie tak. No wiesz, jesteśmy w niej. Tak, jesteśmy w Akademii Dźwięku w Cieszynie. Zapraszamy wszystkich Państwa. Ponoć Sabina nauczy każdego śpiewać. No, tak, podobno mam uczyć też Jacka kiedyś tam w przyszłości, także... Tak, tak. Mam nadzieję, że to się uda i razem zaśpiewamy wiele rzeczy jeszcze w duecie. Boję się. A tak na poważnie. Można do Ciebie przyjść tutaj? Tak, można do mnie przyjść. Od tego roku w szkole pracuje także nauczyciel śpiewu, pani Ela Korzuchowska, która również jest doskonałym pedagogiem i doskonale to wszystko robi, uczy świetnie. Także najpierw spotykamy się na takiej lekcji próbnej, bezpłatnej. I na tej lekcji próbnej właśnie możemy się przekonać, czy ta osoba ma jakiś talent i jesteśmy w stanie nad tym talentem pracować i szlifować go. No i przedstawiamy jakby ofertę szkoły i wszystko, co tutaj się dzieje, jak ona wygląda, jacy jesteśmy. I wtedy ewentualny adept sztuki wokalnej się decyduje na zajęcia bądź nie. Mhm. Tak. Jacy jesteście i jaka jest oferta szkoły w takim razie, pytam? Jacy jesteśmy? Mhm. No jesteśmy na pewno bardzo, znaczy no jesteśmy jako szkoła bardzo prorodzinni. W sensie mi zależy na tym, żeby cały klimat tutaj był bliski, żebyśmy wszyscy się znali, lubili, byli przyjaciółmi, byli kolegami. To bardzo fajnie zadziałało w zeszłym roku i cała jakby ta społeczność Akademii była taka zżyta ze sobą i wszyscy jakby wzajemnie się wspierali, to było super. I chciałabym, żeby to dalej było utrzymywane, bo zależy mi na tym, żeby osoby, które tutaj chodzą, znały się ze szkoły i były swoimi kolegami ze szkoły, a nie obcymi dla siebie osobami. No poza tym zakładamy w przyszłości jakieś wspólne utwory, jakąś współpracę na tle muzycznym, ale nie tylko, dlatego zależy mi na tym, żeby oni po prostu byli sobie bliscy. Jesteśmy przede wszystkim też ludzcy, w sensie ja wiele rzeczy rozumiem i daję taką dużą dozę swobody osobom, które tutaj przychodzą, rozumiem ich problemy, staram się zawsze gdzieś tam wnikać w głąb psychiki, bo jakby psychika sama w sobie też ma ogromny wpływ na to, jaki mamy głos, jak mówimy, jak śpiewamy, to, co się działo w naszej przeszłości, albo to nawet, co się dzieje teraz, wpływa po prostu na sposób naszego mówienia czy śpiewania. Więc faktycznie czasami te zajęcia przybierają postać takiej bardziej terapii, rozmowy, poznawania się, jakby budowania więzi i relacji nauczyciel-uczeń, a dopiero później zaczynamy pracę nad utworem, nad głosem, nad śpiewaniem. Proszę, ja myślałem, że po prostu zapisując się tutaj dostanę dobry masaż żuchwy. A tu się okazuje, że będę mógł się nauczyć śpiewać.
Tak. Jeszcze dostanę terapię. Tak, dokładnie. Więc dobrze, to w takim razie ja się zapisuję, okay. Przyjdę. Od kiedy możesz zapisać? W sensie, od już. Tak, cały rok trwa rekrutacja. Jakby nie ma czegoś takiego, że są jakieś sztywne ramy. Wiadomo, że no, potem jak mamy dyplom, no to musimy to jakoś rozwiązywać. A gdzie się śpiewa jako już na dyplomie? W Cieszyńskim Domu Narodowym. Na przykład. Tak. Strzeż się, pan dyrektor Adam Cieślar. Nie, pan dyrektor, w sensie pozdrawiam pana, tak. Pana dyrektora, bardzo lubię pana dyrektora. Tak, tak, no ja też, tylko że... I bardzo lubimy śpiewać w Domu Narodowym, jest super w ogóle. Tak, 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 tak. Ja po prostu powiedziałem, że ja się muszę strzec, a już się teraz nie wyplączę z tego. Dobrze. A jakie są zajęcia? Zajęcia są różne, w sensie zależnie od tego, co ktoś sobie wybierze, bo oczywiście są lekcje śpiewu, to są lekcje indywidualne, jeden na jeden z trenerem, można chodzić w duecie z przyjaciółką, z siostrą, z bratem, jakkolwiek, z mamą nawet. Zależy, co ktoś chce osiągnąć. Lekcji może być dwie, mogą być cztery, może być sześć, może być nawet osiem lekcji w miesiącu. Od tego roku będzie również pianino w akademii, więc można będzie sobie pograć i mam nadzieję, że klawisz to wytrzyma. I od tego roku będą również zajęcia z logopedą, taka terapia stricte, czyli przychodzi się na konsultację logopedyczną, dostaje się diagnozę, no i potem według wybranego pakietu chodzi się do tego logopedy i pracuje się z nim nad aparatem. No i będą też zajęcia sensomuzyczne, sensoryczno-muzyczne, czyli będziemy malować do muzyki z panią plastyczką. Czyli mogę równocześnie grać na fortepianie, śpiewać i malować. Tak. Super. No i rehabilitowany możesz być jeszcze, tak? Tak, w tych rękawiczkach. W rękawiczkach różowych. Dobrze. Skąd pomysł na taką szkołę? Głównie stąd, że mój syn jest dzieckiem niepełnosprawnym i ja tutaj w szkole nie boję się wyzwań i jest to szkoła otwarta dla dzieci niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych. I zależy mi na tym, żeby wszyscy w tej szkole czuli się dobrze, swobodnie, żeby mogli być sobą, żeby nie udawali kogoś, kim nie są, albo żeby nie czuli się w jakiś sposób, nie wiem, spięci albo dyskredytowani. Oni mają tutaj być sobą, mają być traktowani na równo. Już parę razy zdarzyło się w moim życiu coś w stylu, że Antoś właśnie został potraktowany ciut gorzej, tylko dlatego, że ma orzeczenie, mimo że nie widać tego po nim. Dlatego chcę, żeby to było miejsce, które jest taką ostoją dla każdego. Jakby wiadomo, że skupiamy się tutaj na nauczaniu śpiewu, ale budujemy bardzo przyjazną atmosferę między sobą i z moich obserwacji wynika, że dzieci lubią tu przebywać, przychodzą tutaj i nie chcą wychodzić, w sensie lubią sobie tutaj posiedzieć, lubią zostać dłużej, lubią przychodzić na spotkania cykliczne, korzystają z tego, lubią ze mną rozmawiać, czy tam z nauczycielami. Rodzice też bardzo są do tego fajnie nastawieni, jak jedziemy gdzieś dalej razem na koncert, przykładowo w zeszłym roku byliśmy na Tauron Arenie w Krakowie. Jak jechaliśmy na ten koncert, to stworzyliśmy sobie wspólną rozmowę na Facebooku i wymieniliśmy się wiadomościami i to wyglądało trochę jakbyśmy byli taką rodziną albo znajomymi, którzy jadą gdzieś tam na wycieczkę, a nie jakby relacją tam firma i klienci, nie? I to jest fajne i to jest bardzo cenne. Jakby chciałabym, żeby to ten klimat był dalej utrzymywany w szkole i sama chciałabym do takiej szkoły chodzić po prostu. Jakby zawsze mi brakowało w tej całej mojej ścieżce muzycznej miejsca, w którym po pierwsze czegoś się nauczę, a po drugie będę miała znajomych, przyjaciół, fajne relacje, kogoś, na kim mogę tam polegać, z kim mogę sobie wyjść na kawę, jakbym chciała, a nie tylko minąć się w drzwiach szkoły. No i to był taki mój główny cel i główne zamierzenie. Mogę spytać Cię, jaka niepełnosprawność dotyczy Antka? Tak, jasne. Antek ma przede wszystkim chorobę genetyczną, ma neurofibromatozę typu pierwszego. Więc w sumie tak trochę bezobjawowo trzeba kontrolować. No a po drugie ma padaczkę, którą też musimy kontrolować. Ona jest ustabilizowana, więc jakby objawowo nic się nie dzieje z dzieckiem. No ale orzeczenie jest, więc ludzie różnie patrzą na niego, wiadomo. Poza tym, jak sobie radzisz tym wszystkim? W sensie z płaszczyzną Akademii Dźwięku, wychowywaniem dziecka i jeszcze mnóstwem innych spraw. Ja stwierdzam, że ja jestem po prostu jakąś atomówką. W ostatnim czasie szczególnie Stabina po prostu. Broda, atomówka, tak. To ja po prostu wypracowałam sobie system, tym bardziej będąc samotnym rodzicem, system jakby działania jest bardzo, bardzo ważny. Dla mnie sporym komfortem jest to, że ja pracując we własnej firmie mogę dużo rzeczy robić z domu, dużo rzeczy robić z nim, dlatego że też Antek bardzo często uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, które są w szkole i na przykład na spotkania cykliczne po prostu zabieram go często ze sobą. I co najfajniejsze i najcenniejsze w tym wszystkim to, że jest bardzo akceptowany przez społeczność całą, czyli jeżeli na przykład przyjeżdżają uczniowie, którzy mają młodsze rodzeństwo, to zabierają je ze sobą i
Antek jest tutaj też z nami wtedy. Jest mega, jest rodzinnie, jest super, jest po prostu taki klimat, no, jakiego się oczekuje od, wiecie, wigilii rodzinnej na przykład, nie? Więc jest, momentami jest ciężko, no bo każdy z nas ma gorsze chwile. Natomiast ja myślę, że taka jakby zaparte dążenie do celu w pewnym momencie jakby buduje już taką siłę w człowieku, no, że już nie ma opcji, żeby cokolwiek go złamało. Więc ja już chyba jestem na tym etapie właśnie takiego, że już po prostu 15 rzeczy potrafię zrobić naraz. Równocześnie i zaśpiewać tak. kolędę. I zaśpiewać kolędę jeszcze do tego, tak. Do tego. Malując coś też, jakąś choinkę. Tak. Dobrze, słuchaj, na zakończenie chciałbym Cię zapytać o taką rzecz, bo powiedziałeś, że psychika ma związek, ma wpływ na to też, jaki mamy głos, jak śpiewamy. A jak Ty sobie radzisz z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, które Cię spotykają na różnym polu? Czy śpiewanie może pomóc jakoś przezwyciężać te trudne chwile, czy może stanowić jakąś formę terapii? Czy Ty masz jakiś swój złoty środek, który zaraz powiesz wszystkim? To znaczy tak, ja zawsze piszę swoje piosenki w negatywnych emocjach, nigdy nie napisałam czegoś wesołego. Tak, ja to wylewam po prostu na papier i wydaje mi się, że taka twórczość jest najcenniejsza, dlatego że oddajemy wtedy 1000% siebie, 100% prawdę i to, co jest najpiękniejsze w nas i najcenniejsze, czyli prawdziwe emocje i to ludzie po prostu uwielbiają na to patrzeć, bo po prostu znajdują w tym siebie, odbijają sobie się w tym jak w lustrze i to jest fantastyczne. Ja uważam, że muzyka jest cudowną formą terapii, nie tylko dla dzieciaków niepełnosprawnych, ale także dla osób, które mają jakieś kłopoty w życiu, czy jakieś gorsze chwile. Jest takim bardzo fajnym oderwaniem i myślę, że bardzo cennym. Więc jakby wylewam to na papier, śpiewam, no czasem muszę się zrehabilitować manualnie, bo stres wpływa też na mięśnie, więc no wiadomo, bywa czasami kiepsko, natomiast jakby myślę, że muzyka to jest najlepsze jakby rozwiązanie, nie ma lepszego, dla mnie przynajmniej, no wiadomo, że są różni ludzie, ale ja uciekam w to jak najbardziej. Piękna puenta, muzyka jest najlepszym rozwiązaniem, proszę Państwa, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak zapisać się. Sabina będzie miała ciężki, trudny orzech do zgryzienia, bo naprawdę będę trudnym uczniem, ale super. dasz radę. Oczywiście. Tak? Dobrze, to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy będziemy coś śpiewać. I do zobaczenia na stronie internetowej, na Facebooku. Tak jest, tak, zapraszamy. Państwa. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.